Może zaczniemy od tego, że jesteśmy w tej chwili po raz pierwszy, będąc u tych naszych myśliwych różnych, pierwszy jednego z najstarszych w ogóle w kole, który zna historii więcej niż my pozostali. Ale już się pozapominało wiek swoje robi, człowiek zapomina z czasem. No tak. Ale... Pan, kiedy ja na Mazury przyszedłem w roku 49, to pracowałem w Olsztyńskim, na Leśnictwo Kurdomyśla, a tutaj... Ale do Olsztyńskiego też pan skądś przyszedł, bo przecież pan no, nie... to po studiach. A po studiach, no. Ale z początku pan, no, nie z Olsztyńskiego pochodził, tylko gdzieś tam... Nie, z Krakowskiego, znaczy no, ze Lwowem w zasadzie. Skoro ojciec stamtąd zmieszał... Urodzony we Lwowie. A no właśnie. Dłuższy czas mieszkaliśmy no, w Krakowie, no, a studiowałem w Warszawie, z GGW skończyłem. Ja też. Meliorację. I z leśnikami miałem razem wojsko. I stąd tak znam leśników i odwiedzam. No ja zrobiłem 2 lata Politechniki Lwowskiej przed wojną, a później jakoś trafiłem do Warszawy na zakończenie. Zaraz w 45 przyszedłem na te gruzy. Warszawa była przecież zniszczona niesamowicie. No i tam te 2 czy 3 lata prawie byłem. Skończyłem studia, zrobiłem dyplom i po dyplomie tu. A w międzyczasie jeszcze mnie zamknęli, odsiedziałem po studiach. Za to. Głębsze, znaczy, to raczej może już nie nagrywać tego. Nie, bo to i tak może być tam powiedzmy cienne, nie? To co wyczyło koło. Pogłębienie, że tak powiem, wiedzy studiów po studiach, bo to wsadzili mnie poważnym oskarżeniem. Wtedy do sprawy polityczne, to mnie groziła kara śmierci w tym czasie. Pewnie, że panu granica nie podoba. Ale zostaliśmy wydziałową wycieczkę na Mazury. No i obejrzałem to, te lasy pięknie. Tu było mi się sobie, no tu gdzieś się zahaczę i wpadłem do nadleśnictwa, do zarządu olsztyńskiego. Tu mnie skierowali na aliunkturę do nadleśnictwa Kurdomyśla. Tam były 2 ładne nadleśnictwa razem połączone, Nowe Ramoki i Kurda Leśna, bardzo dużo jeleni było. Jak przyszło ikonisko nadleśnictwo no, w lesie, to się często, to nadleśnictwo się często, jak byki ryczały. No ja też mam wieniec w prezencie od teścia, który polował w Olsztyńskim i spod Nidzicy tam na poligonie w Muszakach strzelił. Nie tego dawałem do Warszawy na wycenę. Na wystawie z okazji 60-lecia koła to złoty medal dostał. Tylko do dzisiaj nie wysępiłem ani dyplomu, ani medalu. Powiedzieli mi tylko ile punktów. To właściwie niewiele, no ponad ten złoto, bo złoto 210, a do 210,85 dostał. No ale okazja. Później, w rok później dosłownie była tu komisja, może i pan pamięta, w OTL-u wyceniali olsztyńskie poroża i dawali od ręki medale. Tylko mówili, kto jeszcze nie wycenia olsztyńskich. Ja zgłupiałem zamiast dać, bo w zasadzie no, nie miałem odbicia, że było gdzieś wyceniane. I oni od ręki medale dawali, a Warszawa to takie obiboki, że oni do dziś nie dali nic. Adiunkturze przez 5 lat w Kurdzie Leśnej przeniosłem się tu do Giżycka. Akurat w związku z tym, że żona z Giżycka i tak myśmy tu utknęli. No ale to już rok który był wtedy? 54. O, no to... 54 tu... No właśnie nie wiem, dlaczego nie podawane jest, że pan jest jednym z założycieli, bo to tak był... Aha, nie, bo ja drugi nie był założyciel. Proszę pana, z tych, jak ja przyszedłem, to już tu było koło. Było koło leśników. Ja należałem do innego koła tamtejszego. W nadleśnictwie, czy nadleśnictwie Kurda Leśna. A tu przyszedłem i w związku z tym, że zacząłem pracować w rejonie lasów, wtedy były rejony lasów. Osiński był chyba albo łowczym, albo prezesem, już nie pamiętam. No i tu no, w wykazie wtedy... podawanie, bo nie wiem, czy pan dostał już ten kalendarz nasz tam, co przysłali. Z okazji rocznicy koła, to właśnie tam są wyszczególniani. Osiński jako pierwszy prezes i tam potem kolejny. Nie, Osiński, Adamski, Hakiel. Ktoś tam jeszcze chyba. Nie, pierwszy prezes to Osiński, po nim chyba już Adamski, potem już Zieńczyk, no i teraz Chmielewski, a Łowczyk to
chyba ze sześciu, nie? Pierwszy to... Ja. Pierwszy, nie wiem, pan był? Ja byłem krótko, łowczy, a później... Wiem, że pan jest wśród łowczych, bo łowczych sześciu było do tej pory. Na skarbnika czy sekretarza, jak skarbnik był wtedy prowadził całą księgowość. Było bardzo dużo roboty. W tym terminie oczywiście początkowo nie, ale później już zaczęła się gospodarka. Koła wzięły swoje ręce gospodarkę, to wtedy już było dużo pracy. No i proszę pana, to był rok 54 i pierwszy ryś to był w roku 59. Ale to w ogóle na tych terenach pierwszy był, czy on tylko w naszym kole był pierwszy? Proszę pana, to był i w naszym kole i na tych terenach. Dlaczego? No bo myśmy jako koło łowieckie, koło leśników, polowali na terenie rejonu lasów państwowych. No tak, mieliśmy, mieli wtedy szerokie możliwości. No to przecież szereg nadleśnic, Przewanki, Borki, Skalisko, Węgorzewo. No, na tych nadleśnicach, nawet na Bartoszyczach czasami polowaliśmy. Także koło nasze polowało. I wtedy, jak tego rysia szczeliłem, to była piękna zima wtedy, to pamiętam. Polowaliśmy na dziki, tylko w nadleśnictwie wtedy się przyjemnie polowało, bo nadleśnictwo organizowało nagankę, wody. No tak, i całą obsługę. Tak, tropiciel tropił, no i braliśmy te mioty, które były otropione. I wtedy było tak, polujemy na te dziki, przychodzi tropiciel, mówi: o, wilki, otropiłem wilki, otropiliśmy wilki, miot wilczy. Tam był taki jeden miot wilczy, w którym zawsze zalegały wilki. I 5 lat wcześniej, nim tego rysia szczeliłem, szczeliliśmy tam 2 wilki. Ja jednego szczeliłem, nadleśniczy drugiego. To ten pamiątkowy wilk stary. Matki, to też zimowa. To wtedy to szczelało nas dwóch. Szczelam dyrektor Osiński. Wilk leci dalej susami. Później ja szczelam, bo mi pada. No taka była sprawa. No ale to zrobić z tymi 3 zarobki gdzieś tutaj koło mi. Bardzo blisko przelatywał koło mnie. A dużymi susami tak fajnie, z czego dziś pamiętam. A właśnie 5 lat później ten sam miot wilczy, drzewostan stary, świerkowy, obrzędny, z podszytem świerkowym, takim malutkim. Naganka idzie, drą się wilki, wilki, wilki. I proszę pana, w pewnym momencie przelatuje w góry, a tak trudno się było zorientować, co to. Nie polowaliśmy z psami, wiadomo, że nie psy. Sarna nie, no bo sarna jest zupełnie inna. Więc to takie nierozpoznany był zupełnie cel, a powinien być rozpoznany, ale w tym momencie no, coś trzeba było ryzykować. No i szczeliłem, zwierz poleciał prosto, zrobił rundkę taką między tymi krzewami i zniknął. Nie wiedziałem, co jest. Po szczale wypada, proszę pana, 4 rysie wypadają. I proszę pana tak. Miały być wilki, są rysie. Ja tak sobie tylko pomyślałem. Pierwszy to był duży, stara samica i z tyłu 3 mniejsze ze 4-rocznego miotu. No tak popatrzyłem na nie. No, wiadomo, do rysi nie było wolno wtedy szczelać, bo dawało zezwolenie ministerstwo na odszczół rysia. Myślę sobie, będą kłopoty. No, te 4 rysie sobie popatrzyły na mnie. Bo sąsiada nie widziałem za rogu miotu, ale też tam patrzczało. No i proszę pana, susami poleciały. Nie koniec na tym, za chwilę między mną a sąsiadem z lewej strony wylatuje młody ryś, staje między nami, tak patrzy się na nas chwilę, no i później poszedł za tamtymi. Ja miałem o tyle dobre
trochę szczęścia z tym rysiem, że nie miałem kłopotów, że był inspektor od spraw łowiectwa na polowaniu w tym czasie. Przykrywka była. Więc już wiadomo było, że mnie tę sytuację odpowiednio przedstawi. Tak początkowo się wahał, czy zabrać go do Olsztyna tego rysia, czy nie. Mówi, niech pan zostawi, zobaczymy, co dyrektor powie. No, dyrektor też nie dowiedział się, jak sprawa wygląda i zostawił. Zapłaciłem tylko szczałowe. I w ten sposób ten pierwszy ryś. I to był pierwszy ryś, jaki padł po wojnie, przynajmniej oficjalnie na Mazurach. Nie, no to już jest faktycznie historia. To faktycznie historia. Pierwszy powojenny. To autentycznie. A później dopiero historia z rysiami zaczęła się na Franciszkowie. No właśnie ta nasza, kołowa jaka. Ale to też, to nagle koło polowało i tu nasze koło polowało. Wtedy mieliśmy ogromne tereny, a później jak już zreorganizowali łowiectwo, to zostało tam parę maleńkich obwodów, nawet nie na leśnictwo całe. I ta historia się zaczęła na Franciszkowie, też polowaliśmy na dzikie, no to głównie to się polowało na dzikie, tam przy okazji tam jakiś futerkowy zwierzak. I na Adamskiego wyszły trzy rysie Franciszka. Wtedy on szczelił jednego. Okazało się, że to jest stara kocica z dwoma młodymi. Młode prowadziłam, kiedy to było? To było gdzieś, może to mam nawet zapisane, ale wszystko jest gdzieś chyba w lutym, może o, załóżmy. Bo tam nie ma innej roli. W każdym razie to już były młode, wyrośnięte, bo to już roczne. No, a ryś dojrzewa po 3 latach dopiero jest dojrzały. I proszę pana, te dwa malutkie zostały. No uroczyście mi oblali tego w pytnikach. No to koniecznie. Tam zawsze podwójnie było. No, wtedy to były takie zwyczaje, może nie takie jak teraz, ale dawniej to zawsze kończyło się polowanie do gospody, po drodze. No teraz też była, tylko ale że nie na wszystkich tak, może obwodach, no i nie tak, bo to jednak tak, to takiej kombajnie się nie zwierzę do granej, bo to jednak co kiedyś jechało 5-10, co dziś nie 50. Tak, na dawniej na szkole było około 12 członków, 12. I ta dwunastka miała takie potężne tereny, 7 nadleśnictw do dyspozycji. To była taka elita, czy tylko tacy zapaleńcy myśliwi? Nie, po prostu koło leśników przy rejonie lasu. I myśmy przyjmowali wyłącznie leśników. Dopiero później się to zmieniło, zaczęliśmy przyjmować poza leśnikami. To leśniczowie, gajowi, nadleśniczowie należeli. Także służba leśna, pracownicy administracyjni. Ja później. A później jak już to się wszystko zmieniło, coraz więcej przyjmowano członków i koło już straciło ten charakter koła leśników. Wtedy miała taki typowy leśników. O. I proszę pana, od tego zaczęła się ta historia rysi na Franciszkowie. Od tego, od wszczelenia przez Adamskiego tej starej. Ale to jeden, ale to cały czas się mówiło, że to padło więcej w ogóle w kole. Nie? No to chwileczkę. No. Więc proszę pana, to padł ten jeden i zostały dwa młode. Te młode pokazywały się, jakośmy polowali po pierwszym roku, takie malutkie były, niewielkie jeszcze, później już podrosły w drugim roku. Widywaliśmy, ja widywałem, koledzy widywali, ja nawet kiedyś nawet szczeliłem, ale do jednego, ale to był strzał z rzutu, także raczej nic nie dostał, przypuszczam, bo od razu przeskoczył, ja go zobaczyłem w pewnym momencie, patrzę szmer, jakiś odwracam się, ryś przelatuje, a tu były dwa młody, tylko tak z rzutu zdążyłem wszczelić, ryś poszedł. No także przypuszczam, że mu się nic nie stało, bo w dalszym ciągu te dwa zostały, były widywane, tylko że miały swój czas ochronny, prawda, więc można było dopiero od listopada szczelać, a w innym okresie mogły się pokazać, stanąć. Żaden palce tam nie skrzywił.
Proszę pana, rok po, dwa lata później, kolega Kryński, szczelił jednego rysia, też była samica, właśnie z tych młodych. Bo one stale się trzymają się tego samego się. Ja przypuszczam, że one dlatego się trzymały, że straciły matkę. Aha. Bo rysie jednak to są zwierzęta, które poruszają się po ogromnym terenie. No, przerzucają się jeszcze z po dużym terenie i one nie lubią tak siedzieć, żeby na miejscu siedziały. To tylko to przypuszczam wyjątkowo, że matka padła i to młode roczne nie wiedziały co zrobić i tak utknęły. Także dwa lata później Kryński szczelił. Ten ryś Kryńskiego już miał 3 lata, bo to obserwowaliśmy według wieku, że tak powiem. Cały czas mieliśmy i widywaliśmy bardzo często na polowaniach. Ludzie widywali, jak po polach się gdzieś tam chodziły, bo to taki trochę inny zwierz niż te, niż sarwa czy inny, to inaczej zupełnie wygląda, więc to ludzi trochę intrygowało, co to jest. I proszę pana, w 4. roku na jesieni spotkałem się z tym rysiem oko w oko. To znaczy bierzemy miod na dziki. Ja stałem przy takiej dość zwartej leszczynie. Naraz ta leszczyna się rozchyla. Wychodzi łeb rysi. Tak patrzy na mnie, ja stoję bez ruchu. I on tak bez ruchu i tak chwilę patrzymy sobie w oczy. Wtedy myślę, wyglądało, że on ma czarne oczy. Ale to był okres jeszcze ochronny, chyba październik. No, później się cofnął i przeszedł linię myśliwych spokojnie dalej. To był ten ostatni ryś. Zresztą one duże szkody robiły. Sarn, dużo padło sarn w tym czasie, wyniszczyły. No. I tej samej zimy, 60, ten, no, chyba to był który tam dzień. 63, 64 rok, styczeń czy luty, polujemy, ładna ponowa, potropiliśmy rysia. Ja miałem też takie stanowisko w obrzędnej drągowinie takiej dość. No tam stałem za tym drzewkiem, ale to nie byłem dobrze ukryty. Patrzę, biegnie kusem taki. Tył taki wyżej podniesiony, bo on tak troszeczkę jak biegnie, to tył ma wyższy. I leci tym kusem, ja tak stoję bez ruchu. Ten poleciał linii, chyba się miał zamiar zerwać, bo tak jakoś do skoku czy skok, no w tym momencie szczeliłem. Został. A to już był też kocica, no to już stara, wyrośnięta, 4-letnia, to już taki dojrzały ryś. Proszę pana. I co jeszcze jako ciekawostkę mogę podać? Kiedyś, już nie wiem, to w tym okresie, kiedy te rysie się trzymały na Franciszkowie, przeszedł koło mnie stary ryś. To musiał być stary kocur, bo to też była już późna jesień, ale czas ochronny. Patrzę, wilk. Tak idzie, to wilki, taki okrągły widać. Bo te rysie to były bardzo już smukłe, to były młode, młodzieńcze takie. A ten to taki już widać, że to stary, starszy jegomość z brzuszkiem otyły, taki grubas. Już miał wytarte pędzelki na uszach, miał wytarte. Tak spoderwałem się wilk, ale tak patrzy, nie, ryś. Myślę, skąd się taki wziął? No tu nie było takiego. A to był stary, widocznie samiec, który gdzieś się kręcił i do tych samic przychodził. Chadzał. No i potem, prawda, jak ta ostatnia padła, to i skończyły się rysie na Franciszkowie. Z jednej strony szkoda, bo to jest tak piękny zwierz, że człowiekowi żal właściwie nie powinno się może szczelać. Ale z drugiej strony szkody robiły duże. Właściwie powinny być trochę pod ochroną większą, bo jednak to jest piękno. To nie to jest. No właśnie ten, no,
dywanik, rysia, głowa, to nie oddaje tego. Piękna tego zwierza. Tak samo nie oddaje piękna tego zwierza, proszę pana, w tym, w ogrodach zoologicznych. One już są takie jakieś w tych klatkach przytłumione, ja wiem, przygłębione czy coś, ale ten jak on idzie sam swobodnie w lesie, to on zupełnie inaczej wygląda. No właśnie w tym roku latem przyszła para rysi z Borek na Kruchy. I były nadstawani, się kręciły na mezy. Co ja panu powiem? Ja przez to swojego psa musiałem łatać, bo on raz polec, tam żona poszła w nocy na przechadzkę, się zdarła i wraca, mówi, że strasznie coś miauczało, skwierczało i w końcu pies wrócił poszatkowany, cały tu pysk podarty, pod spodem rozpruty. A my nie? I później turyści, po prostu w biały dzień będąc na rybach, na grobli, para rysi w biały dzień w słońcu na groble, porzucali wędki te swoje ryby i na biwak z powrotem mówią, że jakieś straszne zwierzaki chodzą. Jest. Ale ja ich nie widziałem. Ale wie pan, że na Krupninie mi się śniły rysie i to takie wyraźne sny. Może one i będą, wie pan, dlatego, że na Meckiej w tym roku to takie spustoszenie się zrobiło, że nie można było spotkać ani kozy, ani kozła. A w po nocach się słyszało takie odgłosy w sezonie lipiec, sierpień, że nikt nie mógł z początku określić, co to mogły być za głosy. Proszę jakieś pan, harchody, nie, duchy chodziły. Miałkoty to mają chyba w marcu czy w lutym, nie pamiętam. Tak, ale po prostu one, jak się drą, to te przeraźliwe są głosy. Ale jak one, one szale, atakowały zwierzyny i nie można było określić, co za odgłos, nie? Że jakiś krótki wrzask, potem coś tam, cisza w nocy, no nie można dojść, co to było, nie? Dopiero jak tych turystów zaskoczyły na grobli w biały dzień, no to oni już domyśliliśmy się, że to pewnie ci, to, te dwa rysie grasują po naszej męskiej. Proszę pana, ryś ma pazury takie jak szable. Rysuje. Nie wie pan jakie? Tu na ten pan zobaczy. O. Takie. Taka, takie szablisko. Bardzo ostre. No, no tak, tak. Zaraz to mu pokażę. I dlatego. No tu, tu weź, zobacz na tym. Na tym. No cholera, urwał mi się pan. Trzeba tu przyszyć. Dlaczego się urwał, no to nie wiem. To przed na białym. O, on ma pazur taki szablasty. No, no faktycznie. Jak szabelka. Jak szabla dzika. I bardzo ostry. Także jak on, to jest młody, a stary to ma większy. No, na pewno. To jest cholernie. Bardzo tak? Mocny, także jak on, to wie pan, to jest nie, mąż. No, tak, nie, tak. Zobaczył, jakie no. Za dawnych lat, dużo chodziło na polowania na wilki, bo tu sporo wilków było. Szczególnie Skalisko, Osiński tam parę szczelił, później z naszych kolegów był Kuczyłowski. On odszedł później do innego koła, on też tam parę wilków szczelił na Skalisku. No i tu na Puszczy Goreckiej trzymali się. No ale tak o, do tych trofeów, to ten, ten Bieszczacki jest, to, to z którego to roku? Bieszczacki. Tu data 25. jest 1925, o to rzeczywiście, trzeba już oberhistoria. 28 wrzesień, nie, no pięknie. Ale on był kiedyś na wycenie jakieś, jakieś medale zbierał? Nie wiem. To pamiątka po 70. Ja myślę, że w 70. rocznicę znowu ogłoszą, bo coś takiego, mój teściu też ten wieniec, co mi podarował, to on oficjalnie go nie strzelał, bo mój ruski inspektor, ten ruski generał na inspekcję na poligon przyjechał, trzeba było do Kociołka, nie strzelił. No i w 60. rocznicę, jak ogłosili, że nie będą dochodzić skąd, to no to mówię, szkoda, żeby nikt nie wiedział, że takie bychy były. To jest też pamiątka Kozica.
Tatrzańska. Która? No i właśnie występuje. A tam na górze. Koźnica Tatrzańska. A ten znaczy, byk, tak, ten byk, to jest stary czy pański? Nie, to jest stary tutejszy, proszę. Ta koźnica czyja? To ja też pamiątka po ojcu. No właśnie, a o te dziki. To chyba ten będzie sprawny. No ten. To pana są? Tak. A to z któregoś z naszych obwodów, czy jeszcze z tych czasów 50. lat? Jeszcze z tych starych czasów. Ten jest z naszego obwodu. Byłego, myśmy kiedyś mieli rynek. A. No, mówię, kiedyś to myśmy masę mieli. No mieliśmy ten rynek. Łuniewski, no, tak, nie wiem, tak. Pamiętam. Nie, ja już teraz. On taki niewielki, ale też taki zamiłowany, myśliwy. Proszę pana, kiedyś pojechałem do niego. I tak we dwójkę, on miał takiego wielkiego psa czarnego. Teraz się z takimi dużymi nie poluje. No tak. No i tak postawił mnie na stanowisku. Sam poszedł w noc z tym pieskiem, słyszał hał, hał, hał. A wtedy tylko dubeltówkę miałem, że to teraz nie było. Patrzy, leci taka szafka i to tam był wyjątkowo duży dzik. Ten. Ile ważył? On chyba gdzieś koło 200, tak go szacujemy na oko. Proszę pana, szafę miał niespecjalne na swój. Nie, bo ten gigant dziki to z reguły nie zaszalone szafy. Wie pan, tak, prosto na mnie. Ja się składam do niego, tak już było ze 30 metrów blisko. Wtedy on tak ładnie mnie zobaczył bokiem. Odwrócił bokiem, skierował się bokiem. W tym momencie szczeliłem, raz, on poszedł, a psa nie było jeszcze gdzieś daleko, tam się odzywał. Robi taką rundkę z takim świerczaku w kierunku moim. Myślę sobie, cholera, czy go tylko płakałem, łamie szczelbę, łamie drugą brynę na wszelki wypadek. Ale w tym momencie już pies dopadł, zaczął szczekać, podszedłem, leżał już. Tak człowiek miał emocji trochę, bo to szafa duża była. Co ciekawe, jakbyśmy go rozpatroszyli, to miał takie sadło. No, takie. To był kiedyś zimą, czy późno jesienią? Tak, gdzieś. No ale takiego dzika tłustego, to była beczka taka i to taki kolos. A ten? Taki rzadko. To ładny dzik, taki typowy. No oręż to super, że to taki wybitnie już medalowy. Bo fajnie są. A te dwa koziołki to są też z Karpat, ja pracowałem. To są skłusowane, to znaczy w tym sensie skłusowane. W okresie okupacji pracowałem w tym leśnictwie Bochnia, a leśnictwo miałem Żegocina, to jest tu przy Limanowej, tę stronę zna. No, a pracownicy administracji leśnej posiadali zezwolenie na dubeltówki, to znaczy nadleśnictwo wydawało, Niemcy wydawali leśnikom do ochrony, do wszczelania drapieżników i tak dalej. No ale wie pan, przy okazji to się polowało. Nie, no na pewno. To była okazja wyjątkowa. Nieraz to tak było, że przyjechali Niemcy w jednym końcu polują lasów, a w drugim my polujemy. Po szałkę dobijacie. Nie, to tam mówią do Niemców, trzeba iść stąd, bo partyzanci. No proszę pana, w roku 44, tam gdzie ja byłem nawet tam jakiś czas na przeszkoleniu w oddziale partyzanckim, to proszę pana, tam był ten okręg, zależny tu od Myślenic, Żegocina gdzieś pod Bochnie, Limanowa, Sącz, już tam Niemcy się nie pokazywali. Tam było wszędzie tablice, Achtung, Bandengewar, nie jeździć w konwojach, nie jeździć. Tak, jeździć tylko w konwojach. No się tam nie pokazywali. No, mieli powód. Tam jakiś czas było, tylko dopiero później. Tak, no i odnośnie tego koła dalej.
To znaczy już później, w związku z tym, że nasi członkowie upolowali w sumie ile? 4 rysie, ja 2, koledzy 2. To na którymś z naszych zebrań zmieniliśmy nazwę na koło łowieckie rysi, na pamiątkę szczepanych rysi. To już pretekst był. Prawda, tego okresowego pobytu rysi na naszym terenie, no bo to też, prawda, te kilka lat przebywały. No, na pewno. No ja też sądziłem, że te dwa zostaną. Więcej już się nie działo. Ale, no co? Oni inwentaryzują, oni mówią, że są. Wilki też mają. Nie? Na worki może poszły na Puszczę Rolińską, bo to gdzieś to tam poruszają, one chodzą. Ale musiałem przyjść, bo po prostu mój pies od chałupy Walczaka 100 metrów gdzieś w lesie, w tej dębinie, on ten miot sobie, że tam się zada. A niech pan jeszcze trochę opowie, jak to kiedyś się polowało, a teraz, jak to się zmieniło? Kiedyś więcej na tą zwierzynę, teraz na tą. Proszę pana. Czy kiedyś tam było sympatyczniej, teraz mniej, czy odwrotnie kiedyś? Kiedyś to, dawniej to były wie bardzo pan, przyjemne. Czy zwyczaje trochę się zmieniły? Kiedyś były bardzo przyjemne polowania. Przede wszystkim byliśmy bardzo zgrani. Jak była nasza grupa tych, załóżmy, 10-12, nie wiem, tam mniej więcej coś około tego, to wszyscy zawsze wyjeżdżali na polowania. Razem, nie było żadnych tam ani niestasek, jakichś kłótni. Polowaliśmy zwykle do wspólnego kotła. To znaczy dziki dzieliło się między myśliwych, upolowali, ileśmy dzików upolowali, tyle dzików się podzieliło i każdy sobie brał losowanie swoją część. Także nie było z tego powodu. Dotąd polowaliście, aż każdemu po jednym było, tak? Nie, czasami wyszedł jeden, czasami nic, czasami 10 się upolowało, bo i takie były. Najlepsze polowanie, które pamiętam, to dwudniowe na Franciszkowie, to padło 15 chyba dzików. Myśmy nieraz jeździli na dwudniowe, to znaczy nocowaliśmy w leśniczówkach. O, z transportem było kiepsko, to nie to, co dziś jeżdżą sobie samochodami wygodnie. Dawniej to człowiek dorwał jakiś samochód ciężarowy. Zwykle to zapraszało się takiego myśliwego, który takim samochodem dysponował, co chce dookoła. Jechało się, proszę pana, nie tak jak teraz wygodnie. Nieraz był mróz 20-30 stopni, samochód odkryty bez plandeki, tylko słoma wrzucona na podłogę i jechaliśmy do skaliska. To jest prawie 50 km, Banie Mazurskie, w tamte strony. No, i tam się polowało dzień, dwa. Także to długi czas były właśnie polowania tego rodzaju, że ciepło tylko ubrany, wymarznięty, ale młody, proszę pana, to 40 lat temu. No nie tak, dziś. To już, już. Nie dziś. Także to były duże. No, ale wtedy bardzo, każdy był zawalony, wie pan, tam nie patrzył, tylko jak już przychodziła niedziela, przygotowanie, godzina zbiórki, wyjazd i na miejscu się zrobiło wątróbkę, smażyło po polowaniu. Ja zauważyłem, że teraz te, które są obecnie, są strasznie wolne polowania, zanim tam dojdą, zanim następni. No, bo bardzo dużo, tak, no. Bardzo dużo myśliwych w tej chwili poluje. A dawniej no to przecież niewielka ilość. To samo polowanie zajmuje powiedzmy 1/4 całego przygotowania, zmiany miotu, zejścia. Tak. Nie no, starze. Są te takie różne. Co innego jak kiedyś obstawiało 5, 6 czy 12, a co innego jak dzisiaj 30. Tak. Zanim otoczy teren, to jest masa czasu. Naganka wtedy zachodziła miocik tam 500 metrów i pędziła, a teraz zachodzi kilometr, półtora. Na miejscu braliśmy szanki, jak była zima. No. Szybko się podjechało. No i dawniej były inne warunki polowania. Ta zwierzyna należała do myśliwych. Proszę pana, nie było obowiązku zdawania żadnych punktów skupu. Każdy co chciał, to zrobił. Czy chciał sobie wziąć na własny użytek, czy dar, czy komuś. No a później stopniowo przychodziła ta śruba. Dokręcali kolejno. Prawda, później trzeba było już prowadzić tą gospodarkę, trzeba było zdawać zwierzynę, rozliczać się ze zwierzyny i tak dalej.
i koszta rosły, bo dawniej te koszta były niewielkie, bo człowiek sobie tam upolował, zapłacił te parę złotych do nadleśnictwa, jeszcze się miało zniżkę 50%, to były grosze. Przykładowo taki ryś. Szczał, łowę za rysia kosztowało ulgowe 200 zł wtedy. No to było dość dużo w stosunku do uposażeń, ale właściwie to co to jest? To było... Za wilka otrzymywało się prawie miesięczna pensja, czy pół pensji, no tak? Nie, nie, w tych czasach to tak gdzieś taka przeciętna, 500? 600 zł. To jest jedna trzecia, no. Za wilka jeszcze otrzymywało się premie, były w tym czasie płacone. No, także ten pionie był na wszelki sposób biedak. No, szkoda.